Nasze sprawy. Witam serdecznie. Czesław Zasiński, mój miły gość, prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Dzień dobry panu. Witam serdecznie mieszkańców Sieradza. Panie prezydencie, przed bezpośrednio graniu słyszałem, że dawno mnie pan nie widział. Może to i dobrze, ale jest czas na to, żeby podsumować teraz te rzeczy, które w tym okresie, jak się nie widzieliśmy, powiedzieć naszym mieszkańcom. Na początek zacznijmy może od wniosków do budżetu miasta na 2018 rok. Minęła ta zaczarowana data 2 października. Wszyscy mieszkańcy, stowarzyszenia, organizacje, szanowni państwo, mogli składać wnioski, swoje propozycje, o których rozmawialiśmy z prezydentem wielokrotnie w tych programach. Ten etap mamy za sobą. W tej chwili skarbnik przygotowuje budżet do przedstawienia panu prezydentowi. Zapytam, panie prezydencie, jak to wyglądało w tym roku? Czy zainteresowanie tymi wnioskami było spore? Czego one dotyczyły i ile faktycznie tych wniosków wpłynęło na 2018 rok? No jeżeli rozmawiamy o budżecie i wnioskach mieszkańców Sieradza, to pierwsza myśl podczas pana wypowiedzi, która przyszła mi do głowy, to po pierwsze nawiązanie do roku ubiegłego. Ubiegły rok i pierwsze wskazanie mieszkańcom miasta, że mogą mieć realny wpływ na to, co będzie się działo w mieście. To był taki przełom spowodowało, chyba, tak, spowodowało, że wysyp tych projektów i pomocy, czy wskazania celów, które należałoby zrealizować, był ogromny, bo ubiegły rok to blisko 100 wniosków. 100 wniosków infrastrukturalnych głównie. I tutaj z dumą muszę powiedzieć, że analizowałem 2016 rok, i w roku 16 i 17 zrealizowaliśmy 1/5 tych projektów. Dla zobrazowania państwu skali tych działań powiem, że wnioski opiewały na kwotę dobrze ponad 100 milionów złotych, czyli 17 zrealizowanych takich wniosków mieszkańców bardzo dobrze świadczy o nas. Taką żywię nadzieję i że jestem przekonany, że mieszkańcy to dostrzegają. Co do roku bieżącego, tych wniosków było zdecydowanie mniej, bo tutaj koncentrujemy się również, podobnie jak w roku 2016, na działaniach infrastrukturalnych, bo tutaj w mieście Sieradzu bardzo często spotykam się z takimi opiniami. Mieszkańcy oczekują dziś inwestowania w infrastrukturę. To jest największą bolączką dzisiejszą mieszkańców, ale żeby nie być gołosłownym, pozwolą państwo, że się będę posiłkował danymi. W bieżącym roku wnioski dotyczyły budowy drogi i chodnika na ulicy Chodkiewicza. To jest nawierzchnia i budowa parkingu przy Żeromskiego. To jest wniosek Liceum Ogólnokształcącego nr 2 Żeromskiego. To jest budowa drogi brzezińskiej, wykonanie nawierzchni na ulicy Kościelnej, wykonanie chodników na Oksińskiego, Żółkiewskiego, przebudowa i uszczelnienie lewobrzeżnej części rzeki Żegliny, budowa wodociągu na ulicy Leśnej, budowa chodników na ulicy Warneńczyka, budowa chodnika na Spychalskiego i zrealizowanie inwestycji pod nazwą Plac Zabaw na ulicy Łokietka. To jest na wysokości bloków 41, 35 i 37. Jak sami państwo słyszą, to są głównie infrastrukturalne działania. Jeżeli dołożymy do tego te, które są z roku ubiegłego, czyli prawie 80 projektów, które mamy na tapecie, brzydko mówiąc, z roku ubiegłego, no to w zakresie infrastruktury możemy dużo zrobić. W tym miejscu również chciałbym, jeżeli pan redaktor pozwoli, nawiązać do tego, że w tym roku wydarzyło się również bardzo ciekawe przedsięwzięcie w mieście Sieradzu. Mówimy tutaj o grantach i to jest w takim czystym wydaniu, w mojej ocenie, właśnie partycypacja społeczna w realizacji zadań na rzecz miasta. I mówimy tutaj o dwóch aspektach, o aspekcie tym twardym, infrastrukturalnym, z czego w mniejszym stopniu można było przy tej właśnie, przy tym projekcie grantów skorzystać, ale mówimy również tutaj o tych projektach miękkich, takiej aktywizacji mieszkańców Sieradza do tego, aby dać coś od siebie, pozyskać trochę środków maksymalnie do 5000 i zrealizować coś dla lokalnej społeczności. I to jest w czystym wydaniu, w mojej ocenie, właśnie działanie takie budżetu obywatelskiego, danie siebie trochę i aktywne uczestniczenie
w życiu miasta. To są drobne granty od kilkuset złotych do 5000, 20 kilka projektów zrealizowanych i to jest w czystym wydaniu budżet obywatelski. Infrastrukturę wsłuchujemy się w głos mieszkańców, analizujemy i na tyle, na ile budżet pozwala, te zadania realizujemy. Mówiłem o prawie 20% zrealizowanych z roku ubiegłego i sukcesywnie w latach następnych będziemy to realizować. Czyli, panie prezydencie, dwa wnioski wynikają z tego, o czym w tej chwili rozmawiam. Pierwszy taki, że te wnioski, które wpłynęły do państwa, do budżetu w 2017 roku, one z tej szuflady do realizacji na 2018 jak gdyby przechodzą, nie przepadają. Zainteresowanie wnioskami twardymi, infrastrukturalnymi, jak pan powiedział, jest mniejsze, ale wzrosło zainteresowanie i jakieś tam korzyści w tych projektach miękkich w formie grantów. Tak? I to będziemy realizować. Również chcemy przeznaczyć większe środki na granty po to, aby mieszkańców zaktywizować. Dziś ja tak oceniam, że tych wniosków może jest również mniej, dlatego że sporą część infrastrukturalnych przedsięwzięć się razu zrealizowaliśmy. Mamy plany na 2018 rok, mieszkańcy wiedzą, w których obszarach będziemy dokonywać działań i remontów, napraw dróg. Te wnioski się nie pojawiały kolejny raz, te, które się pojawiły w roku bieżącym są uzupełnianiem tych działań infrastrukturalnych, które mieliśmy w roku ubiegłym. No, zbyt śmiało jest teoria, że to już zaczyna się robić lepiej w Sieradzu, aż tak dobrze jest, że jest tylko 8 wniosków. Że nie ma określonych potrzeb. Tak, potrzeby bo mam świadomość są ogromną, w wielu dziedzinach. Jak najbardziej. I ja tutaj powtarzam, że życzyłbym sobie, żebym miał ze 250-300 milionów na inwestycje. Wtedy mógłbym spełnić wszystkie możliwe oczekiwania mieszkańców w zakresie infrastruktury, bo tutaj również mówimy o kanalizacji deszczowej, o zalewaniu posesji. To jest temat rzeka, ale nie o to pan pytał. Ja przypomnę państwu, nie trzeba mieć żadnej formalnej organizacji. Wystarczy, że grupa mieszkańców mająca pewną ideę zwróci się z takim pomysłem. Naprawdę bardzo prosty wniosek. Pomożemy ten wniosek sporządzić, pomożemy ten wniosek rozliczyć później po całym przedsięwzięciu, a są obszary takie i działania bieżącego roku pokazują, że mieszkańcy Sieradza są kreatywni i bardzo ciekawi ludzie, którzy potrafią zadbać o swoje najbliższe otoczenie. Panie prezydencie, pamiętam naszą pierwszą rozmowę, jak powołałem się na konkretną datę i na rozporządzenie prezydenta miasta w sprawie właśnie tego, że mieszkańcy, stowarzyszenia, organizacje mają taką możliwość składania wniosków do budżetu na kolejne lata miasta i później wracałem do tego tematu. Miejmy nadzieję, że w jakiś sposób również ta informacja w szerszym zakresie dotarła do naszych mieszkańców. Ale jeszcze jeden wniosek się nasuwa z tego, że pan prezydent uważa, że ta formuła, którą w tej chwili realizujecie, mówię tu o grantach, mówię o tych przedsięwzięciach twardych, to jest lepsza formuła niż budżet obywatelski typowy. Nie oceniałbym tego w takich kategoriach. Każdy wybiera swoją drogę. Sieradz wybrał drogę grantów i pytania mieszkańców o to, co by chcieli. Bardzo trudnym jest zrealizowanie działań infrastrukturalnych w przypadku, kiedy nie mamy na to projektów. Państwo jesteście już ponadlokalną telewizją, można powiedzieć, że jesteście regionalną i pewnie doświadczacie również tego, że są samorządy w zakresie działania regionu, które przyjmują pewne wnioski na budżet obywatelski i później nie są w stanie zrealizować nawet kilkudziesięciu procent tych wniosków. Dlatego, że chociażby nie ma projektu, że pojawiają się przeszkody związane z wodą, z całym procesem dochodzenia do realizacji takiego projektu. Uważam, że warto dawać mieszkańcom i zaspokajać potrzeby mieszkańców, pytać się mieszkańców o to, co jest potrzebne, a granty są uzupełnieniem. To jest, jeszcze raz podkreślę, aktywizacja społeczna i na tym dzisiaj nam najbardziej zależy. Panie prezydencie, mówi pan o wspólnym przebywaniu mieszkańców i nie tylko. Chciałem zapytać tak troszeczkę, może nie przewrotnie, ale o to, czy Sieradz może stać się miejscem wypoczynku? Jestem pewny, że to może być miejsce bardzo ciekawego wypoczynku. Dotknął pan... Bo wydaje mi się, że w tą stronę chcecie pójść. Tak, zdecydowanie. To już zostało w pewien sposób nakreślone w strategii działania miasta na lata 2010-2020. W dużej mierze zostały pewne procesy zrealizowane. Jeżeli pan pyta o wizję Sieradza, jaki dziś widzę Sieradz
w kategoriach dekady, to właśnie widzę Sieradz jako miejsce wypoczynku krótkotrwałego. Nie będziemy kurortem takim, który będzie generował tutaj pobyt mieszkańców czy gości dłużej niż tydzień czasu. Mówię głównie o gościach. Tak, ale wyobrażam sobie Sieradz jako miejsce takiego wypoczynku weekendowego, ale również i krótkotrwałego do tygodnia. Widzę Sieradz jako miejsce, w którym przy tym potencjale stadionu, parku Mickiewicza, wzgórza zamkowego, ale również tych działań, które chcemy podjąć i będziemy podejmować w zakresie zagospodarowania Parku Staromiejskiego, wałów nadrzecznych. Widzę ten Sieradz jako miejsce pobytu również i grup sportowych. I tutaj mówimy o właściwie wszystkich dyscyplinach, od lekkiej atletyki poprzez sporty jakieś siłowe. Z tym, że chyba jeszcze trzeba kilka warunków spełnić, prawda? Tak, ale tu już ten plan mamy nakreślony. Celem dzisiaj jest dla nas bardzo ważnym zainteresowanie potencjalnych inwestorów tym, aby zechcieli w Sierazu pobudować hotele. Bo to jest klucz do tego, aby potencjalny turysta w Sieradzu się pojawił. Ta baza hotelowa jest w Sieradzu, jaka jest, wszyscy widzą. Bardzo dobrze sprawdza się hotel postawiony przez prywatnego przedsiębiorcę. Mamy hotel na Mosirze i na Postiwie, ale to jest oferta taka właściwie noclegowa, żeby się przespać i nie korzystać z uroków tego, co Sieradz proponuje. Ogromną szansę również dostrzegam w odwiercie geotermalnym, który pojawi się w przyszłym roku, mam nadzieję na wiosnę. Będziemy znali temperaturę, będziemy znali wydajność i to jest początek oby drogi. Oby ta temperatura była jak najwyższa, tak? Tak jest, niekoniecznie. Nawet 60 stopni to jest w zupełności wystarczająca temperatura do tego, żeby zaspokoić nasze potrzeby. To jest początek drogi Sieradza. Nie w kategoriach roku, dwóch lat, ale powiedzmy dekady do tego, aby Sieradz mógł stać się właśnie miejscem takim, gdzie będziemy proponowali kąpiel w basenach leczniczych, gdzie w hotelach mogą być stosowane. Nie zapytam dzisiaj zabiegi, kiedy się o to, będziemy kąpać, co będzie, tak. Kiedy się będziemy kąpać, panie prezydencie, ale co będzie na przykład, jak ten projekt nie wypali? Bo tego też wykluczyć nie możemy. Nie ma takiej opcji, żeby nie wypalił. To jest tylko kwestia, czy będzie 61 stopni, czy 62 stopnie. I czy wydajność będzie powiedzmy 220, czy 200 metrów sześciennych. Czymś to jest podparte jakąś wiedzą. Podparte wiedzą i opiniami naukowców. Także tutaj nie dopuszczam myśli takiej, że mogłoby to nie wypalić. Tak? Bo wszystko wskazuje na to, że to wypali. Ale wracając do zagospodarowania Sieradza. Jest to możliwe, tylko to się nie wydarzy w ciągu roku. Ale biorąc pod uwagę, że wskaźniki makroekonomiczne pokazują, że Polska będzie się rozwijała w tym tempie, w którym się rozwija, że mieszkańcy naszego kraju będą się bogacili, będą potrzebowali takiej oferty i my z tą ofertą w kategoriach, tak jak powiedziałem, kilku najbliższych lat chcemy wyjść do mieszkańców. A to, że warto to robić, potwierdza fakt chociażby spotkania z ambasadorem Iraku i osobami, które mu towarzyszyły. Zafundowaliśmy naszym gościom wycieczkę po Sieradzu. Coś dobrego z tego wynika? Przewieźliśmy, tak. Już są pierwsze owoce tego, ale to owoce gospodarcze dla tych, którzy się spotykali z Irakijczykami, ale właściwie chciałbym powiedzieć o pewnych elementach, których nie dostrzegamy jako Sieradzanie mieszkając tutaj. Zaprosiliśmy gości do wizyty w Sieradzu. Była to wizyta samochodem, bo pogoda nie determinowała jakiegoś dłuższego spaceru. Zresztą pan ambasador miał pewne kłopoty z chodzeniem, ale pokazaliśmy Sieradz, pokazaliśmy Stare Miasto, pokazaliśmy rynek, pokazaliśmy usiedla, ulice, pokazaliśmy infrastrukturę i myśl taka, która przyszła, pytanie zadane, jak odbierają Sieradz? Powiedzieli, że jest to przepiękne, zielone miasto i bardzo czyste, co dla mnie było ogromnym zaskoczeniem. My często narzekamy na to, że jest trochę dłuższa trawa, że gdzieś może jeden liść więcej leży niż powinien. A zieleni nigdy nie za dużo. Tak, a goście odbierają Sieradz jako przepiękne miejsce do życia i podkreślają tą wyjątkowość w zakresie czystości.
i wiedzą, co mówią, dlatego że powoływali się na wizyty w Holandii, w Wielkiej Brytanii, bo tam mają swoje rodziny, tam mają znajomych. Nie mamy się naprawdę czego wstydzić. Uzupełnieniem tego wizerunku Sieradza będzie obecność turystów za kilka lat w Sieradzu, takich, którzy będą się na chwilę chcieli w Sieradzu zatrzymać, zostawić trochę pieniędzy, w naszym pięknym mieście i odpocząć. A oprócz tego, tak jak działamy do tej pory, spotkania, eventy, wspomniał Pan o plaży. Pierwszy rok funkcjonowania plaży pokazał, że taka potrzeba jest. Ja widzę tutaj ogromną szansę, żeby Zduńsko-Wolanie, nie wiem, osoby z Burzenina, no może Burzenie to zły przykład, bo też są nad Wartą, ale powiedzmy, z Błaszek, które nie mają, dostępu do rzeki, z Wróblewa, i okolicznych miejscowości, przyjeżdżali do Sieradza, wypoczywali nad naszą piękną... A o Złoczewie nie wspomnę, tak? Złoczew, tak, nad naszą piękną rzeką i żeby korzystali z uroku, bo to jest tanie i bliski wypoczynek. Ożywienia tej przestrzeni i zainwestowane pieniądze, tak jak mówią specjaliści, powinny przynosić rentę dla miasta, czyli stanowić tą wartość dodaną. I w tą stronę miasto jako miasto chce pójść w następnych latach. W związku z tym zapytam teraz o dosyć trudny problem. Szanowni Państwo, niestety jesień w pełni, za chwilę okres zimowy, zima. A z tym niestety wiąże się gorsza jakość powietrza i to już jest norma, nie tylko w Sieradzu, ale i w całej Polsce. Sieradzkie powietrze nie jest jeszcze takie złe, o czym rozmawialiśmy również, ale z przykrością się patrzy, jak się jedzie w niektóre regiony, w których jeszcze są budynki jednorodzinne czy stare budownictwo, co się dzieje w godzinach powiedzmy około 16 i później, jak wracacie Państwo do domów. W niektórych miejscach dosłownie przejechać nie można. Panie Prezydencie, stąd chciałem zapytać teraz o odnawialne źródła energii i o projekt, który w tej chwili firma zewnętrzna realizuje. Pytam o to, ponieważ takowe doświadczenia z tą firmą i z odnawialnymi źródłami energii wcześniej miała gmina Sieradz. Chciałem się dowiedzieć, jak ta umowa, Panie Prezydencie, jest skonstruowana z tą firmą zewnętrzną, bo te doświadczenia, które miała gmina, niestety były przykre. Ten projekt nie przeszedł oceny formalnej. Ja pozwoliłem sobie skonsultować te kwestie w innych miastach i samorządach. Powołam się tutaj na Osjaków, na Brzeziny, powołam się na Rząśnie i do wielu, wielu innych samorządów dzwoniłem zapytać się, jak to u nich wygląda. Po pierwsze, większość tych projektów realizują służby jak gdyby wewnętrzne, a tutaj jest służba zewnątrz. Czymś to na pewno jest podyktowane, ale mnie interesuje, Panie Prezydencie, przede wszystkim to, jak to wpływa na decyzje naszych mieszkańców, ile tych wniosków do Państwa wpłynęło, czy jest duże zainteresowanie, co w wyniku tego projektu mieszkańcy zyskają. Ojejku. Przepraszam, długawe pytanie, ale musiałem to wyartykułować. I dotknął Pan dwóch jakby zagadnień, które są podobne, ale rozbieżne. To znaczy tak, jeżeli Pan pyta o odnawialne źródła energii, i mówi jednocześnie o tym zanieczyszczeniu, nie, ale mówimy o zanieczyszczeniu, no to trzeba mieszkańcom wytłumaczyć, że miasto Sieradz pozyskało już na cel dbania o powietrze prawie 2 miliony złotych i ten proces już trwa, czyli mieszkańcy Sieradza wymieniają, 200-kilkudziesięciu mieszkańców Sierada już wymienia piece stare, węglowe albo miałowe, wymienia na piece gazowe, ewentualnie piece węglowe 5., 6. generacji, albo korzysta z projektu zmień piec na pec. Tak. I tutaj dotykamy obszaru, który w Sieradzu już się dzieje. Jeżeli mówimy o czystym powietrzu, to już się dzieje. Ten projekt jest realizowany. I tak jak wspomniałem, projekt opiewający na 5 milionów złotych, 3 miliony jest kosztów po stronie mieszkańców, 2 miliony otrzymują wsparcia 40% od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale o tym rozmawialiśmy, Panie Prezydencie. Tak, to jest pierwszy, jakość powietrza w Sieradzu, ja tego nie neguję, jest lepsza, bo to nie jest tak, zrobiliście sporo. Natomiast pytam o ten konkretny projekt. Chciałem powiedzieć o tym drugim projekcie. Ten drugi projekt nie ma większego wpływu na czystość powietrza w Sieradzu.
Dlatego, że drugi projekt jest projektem, który powoduje ograniczenie niskiej emisji, ale to ograniczenie odbywa się poprzez zamontowanie źródeł fotowoltaicznych i mniejsze zużycie prądu. I żeby konkretnie powiedzieć, firma została wybrana w konkursie ofert. Zwróciliśmy się do kilku firm z zapytaniem ofertowym. Jak robiły inne samorządy, tego nie wiem. Ja upierałem się, żeby jesienią, wtedy kiedy inne samorządy z okolic Sieradza przystępowały do tego projektu, żeby dać sobie jeszcze czas, żeby przemyśleć pewne zagadnienia. Dlaczego wnioski formalne nie przeszły dla gmin, o których Pan wspomniał, tego też nie wiem. Wiem, że służby moje i pracownicy referatu ochrony środowiska, ale również i referatu funduszy unijnych naprawdę są bardzo sprawnymi pracownikami i tutaj daję gwarancję, że wszystkie wymogi formalne zostaną dopełnione. Ja nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Jedyna obawa, jaką dzisiaj jest w moim sercu, to jest taka, że alokacja środków, czyli środki, które w tym rozdaniu są do dyspozycji, mniejsze. Są zdecydowanie mniejsze, bo tutaj mówimy o 40 milionach złotych, poprzednio było 100 kilkadziesiąt milionów złotych i jedynym kryterium i barierą może być to, że po prostu pieniędzy dla wszystkich nie starczy. I my w tej punktacji, w ocenie merytorycznej musimy znaleźć się odpowiednio wyżej. W tym pierwszym rozdaniu, panie prezydencie, te partnerskie projekty miały zdecydowanie większą szansę powodzenia, bo to była kwestia partnerska, tak? Za to też był kolejny konkretny punkt. Ale partnerstwo ma swoje plusy i ma minusy, bo jest czasami tak, że jeżeli partner nie dopełni jakiegoś obowiązku, to właściwie cały projekt umiera. Także zapytałem to jest... o to, bo pan powiedział przed chwileczką, panie prezydencie, nie wyobraża pan sobie, żeby ten wniosek nie przeszedł oceny formalnej, tak? Ja też sobie tego nie wyobrażam, stąd to moje pytanie. Pytam dalej, bo wydaje mi się, że państwo już mieli wiedzę na ten temat, że taka firma obsługiwała gminę, mówmy tu po imieniu konkretnie, o Sieradzu, myślę, prawda, o gminie Sieradz, bo tam za tym projektem jest 300 coś gospodarstw domowych, które liczyło na te solary i na fotowoltaikę. I skąd taka decyzja, mimo wszystko, że projekt nie przeszedł formalnej oceny? A powinien, no, bo pan sobie tego nie wyobrażał, prawda? Ja też nie. No tak, ale ja jeszcze raz podkreślę, służby miejskie są na tyle sprawne, żeby ocenić ten wniosek, który mamy wysłać, to prezydent miasta się pod takim wnioskiem podpisuje i składa taki wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy do RPO i nie wyobrażam sobie, żeby któreś z kryteriów formalnych nie były dopełnione. I tutaj firma ogranicza się do tego, żeby przygotować analizę i ocenę poszczególnej nieruchomości i żeby przygotować później studium wykonalności. I jeszcze raz podkreślę, że osoby, które pracują w Urzędzie Miasta w zakresie analizy i oceny dokumentów, które są przedłożone przez wykonawców dla nas i później, które mają trafić do RPO, naprawdę są bardzo sprawne. 242 wnioski chyba z terenu miasta Sieradza wpłynęły. Spora liczba. Spora liczba, ale ja bym, panie redaktorze, tutaj tak chora optymistą nie był przy tych działaniach, dlatego że jak przychodzi później do wyciągnięcia pieniędzy, kilkunastu tysięcy złotych, no bo tak poszczególnych, to przyłoży, dokładnie, to później życie weryfikuje. A to wsparcie miasta mniej więcej na jakim poziomie? Wsparcia miasta nie będzie. Znaczy z tego projektu. To jest Fundusz Ochrony Środowiska i RPO tutaj realizuje ten projekt i maksymalne wsparcie chyba, jak odliczymy VAT jako koszt niekwalifikowany przy założeniu, że będzie to na dachu taka instalacja i tam jest VAT 8%, to maksymalnie chyba jest wsparcie 70%. Także taka... Powiedzmy, że przeciętna instalacja fotowoltaiczna kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, no czyli trzeba się liczyć z tym, że powiedzmy te 8-9 tysięcy indywidualny odbiorca będzie musiał wydać, ale to wszystko będzie w raporcie. Dzisiaj jesteśmy na etapie opracowywania raportu. Osoby, które taki raport dostaną, wtedy podejmą decyzję, czy chcą, czy nie. A tu jeszcze trzeba się liczyć z tym, że RPO i środki publiczne nakładają na nas pewne obowiązki, czyli dajemy prawo do dysponowania nieruchomością, dajemy
przez okres trwałości projektu, czyli przez 5 lat. Czy udostępniamy dajemy, powierzchni jakichś tam dachów i innych rzeczy. Tak? Ale również dajemy możliwość wejścia na nieruchomość, no bo ktoś musi to konserwować, ktoś musi to robić. Trzeba założyć nowe liczniki, bo one muszą być dwukierunkowe, tak, czyli prąd dajemy, prąd odbieramy. Pewnie ci, którzy podjęli taką decyzję, wiedzą również, że z tego prądu, który wyprodukują, będą mogli odzyskać tylko 80%, tak, bo 0,8 przelicznik będzie, tak, tak, tak. Czyli 1 kW wyprodukowałem ze zgodnie z ustawą, która weszła w lipcu 2016 roku o magazynowaniu. Dokładnie. To jest fajne, ciekawe działanie. Ja również się do tego projektu zapisałem. To może już nie będę pana prezydenta męczył. Również inwestuję. Jak się pan zapisał, panie prezydencie, to proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czy to prawda, że ten termin składania tych projektów i ogłoszenie wyników znowu został przesunięty, czy, bo słyszałem, że tak, w RPO, że przełom z grudnia, stycznia te wnioski będą rozpatrywane. Tego panu nie powiem, jak powiedziałem, dużą dozą zaufania obarczą swoich pracowników. Mhm. To jest bardzo dobrze funkcjonujący organizm w mieście Sieradzu. Ja tego nie neguję, że była jasność. Tak, nie. I wie pan, jeżeli są rzeczy, którymi nie muszę się zajmować, to wolę energię i czas poświęcić na chociażby rozmowy z inwestorami. Jeżeli taki termin jest i przesunięcie jest, to z pewnością odpowiednie służby mnie o tym poinformują i odpowiednie kroki podejmiemy. Żeby była jasność, ja nie uprawiam hejtu, panie prezydencie, względem gminy, ale przechodzę do kolejnego tematu, właśnie hejtu. Nie dla hejtu ogłosiliście taki program. To bardzo trudne zagadnienie, szczególnie wśród młodych ludzi. Na zlecenie firmy Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Krakowie przeprowadził badania dotyczące problemów dzieci i młodzieży na terenie miasta Sieradza. I tam jakby dosyć jasno został przedstawiony i uwypuklony problem cyberprzemocy. Wespół z Powiatową Komendą Policji w Sieradzu podjął Urząd Miasta stosowne działania, które pokazałyby młodym ludziom, tym, którzy często żyją w wirtualnym świecie dzisiejszym, cyberprzestrzeni, jakie zagrożenia czekają na te osoby, i spotkania takie odbywały się, realizowane przez specjalistów z policji w naszych szkołach. Ja miałem okazję uczestniczyć w takich spotkaniach i powiem Państwu, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Warto by było taki materiał nawet przedstawić Państwa telewizji, żeby pokazać te zagrożenia, które są. I tutaj mówimy o dwóch aspektach tych działań. Czyli po pierwsze pokazujemy osobom dorosłym, ale również młodzieży zagrożenia, które czyhają na nas. Bo konkluzja taka z tego jest, że nie jesteśmy anonimowi w sieci. To, że nam się wydaje, że gdzieś się dzieje to anonimowo, nie, to nie jest prawda. Każdy nasz ruch jest śledzony i mogą być z tego wyciągane wnioski przeróżne, czy marketingowe, czy sprzedażowe, ale bardzo często są również i działania niepożądane. I drugi aspekt tego zagadnienia to jest pokazanie młodym ludziom, że bardzo często możemy wyrządzić ogromną szkodę drugiej osobie poprzez niewłaściwe zachowanie właśnie w cyberprzestrzeni. Że często słowa bardziej ranią niż cios, który byśmy otrzymali. Na zakończenie mieliśmy troszeczkę takich niepokojących informacji dotyczących tej części starej miasta, zrewitalizowanej. Mówię tutaj o nawierzchniach brukowych na ulicy Kościuszki, w okolicach Kolegiaty. Gdzieś tam niestety coś się zaczęło dziać złego z tą kostką w niektórych miejscach. Nawet z ciekawości sam podjechałem po tych informacjach zobaczyć. Są takie elementy, które no już budzą troszeczkę obawy, czy to spełnia wymogi jako takie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy nie. Kostka gdzieniegdzie po prostu wystaje, a gdzieniegdzie nie ma zbyt wiele tych miejsc, ale są. Gdzieniegdzie dosłownie już wypadła. Co pan na to, panie prezydencie? No tak bywa. Kilka lat użytkowania, dosyć duży ruch powoduje, że... Swoje robi. Tak, powoduje, że te drogi w naturalny sposób, nawet granitowe, z potężnej kostki, mogą ulegać degradacji. Nie mówimy tutaj o tym, że się dziury tam tworzą, bo
granit jest właściwie materiałem wiecznym, no, można tak powiedzieć, ale one gdzieś nie są zespolone we właściwy sposób z podłożem i tutaj budzi to wątpliwości. Potwierdzam to, co pan mówi, ja też szczególnie to widać w nocy albo wcześniej rano, jak jest ciemno i światła samochodu oświetlą, to widać te nierówności. Takie kroki już podjęliśmy, pana dyrektora Zarządu Powiatowego Dróg już stosownym pismem powiadomiliśmy, poprosiliśmy o to, aby dokonać przeglądu. Mam nadzieję, że taki przegląd będzie się odbywał, bo o ile dobrze pamiętam, jest jeszcze w ramach gwarancji, także pewnie jakieś kroki zostaną w tym względzie podjęte. My również na ulicy Kolegiackiej stosowne kroki podejmujemy. Na wszystkie zgłoszenia mieszkańców, te, które są dotyczące braku oświetlenia, wypadającej kostki, reagujemy natychmiast i na bieżąco są te przeszkody usuwane. No. Tu postawmy kropkę, panie prezydencie, czas nas się skończył. Bardzo dziękuję za udział w programie. Moim państwa gościem był prezydent Sierada, pan Paweł Osiewała. Dziękuję bardzo.